Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Timothy Taylor's i jest to Landlord The Classic Pale Ale 4,1% alkoholu. Na rejpisze tak naprawdę mówią, że jest to bitter. A oni na swojej stronie styl określają jako Pale Amber, czyli jasny bursztynowy. Pewnie jest to coś pomiędzy. Piwo jest bardzo klasyczne. Piszą tu, że jest kompleksowy, cytrusowy i chmielowy aromat. Po raz pierwszy został wypuszczony ten Landlord w 1952 roku. No i oczywiście dużo nagród różnych wygrał. Oczywiście używają naturalnych składników. Unikatowa woda ze źródła Knoll. Najlepszy oczywiście jakościowo Golden Promise jako słód jęczmienny. I oczywiście pełne liście chmielowe. I są to trzy rodzaje chmielu. Jest to Styrian Goldings, Goldings i Fagos. I teraz wiadomo. No i tak. Tak naprawdę etykieta wygląda very, very old school. Old schoolowo taka. Landlord to jest właściciel mieszkania. Także nie wiem skąd jest nazwa, ale no, każdy musi się borykać z właścicielem, kiedy wynajmuje mieszkanie, także piwo dla każdego praktycznie. Dobra, no to tak to wygląda. Na kapslu jest snopek jęczmienia, bardzo ładnie, to jest chyba logo browaru. Dobrze, no to otwórzmy i zobaczmy jak to smakuje. Troszkę wychodzi z butelki, no ale troszkę tą butelką machałem. Zobaczcie, dosyć ładnie to wygląda. Rzeczywiście takie złoto przechodzące w bursztyn. Piwo jest klarowne, fajna piana, taka cree w kolorze. Dosyć gęsta, drobno pęcherzykowa. Wszystko bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Aromat jest trochę metaliczny. Zaraz zobaczymy. No nie, to może z tych chmieli. Chociaż te angielskie chmiele nie mają takiego metalicznego aromatu. Raczej mają aromat jakiś ziemisty, trawiasty troszeczkę. W aromacie jest troszkę. Dużo. Chyba ta piana tak tutaj generuje takie właśnie. Jest trochę nutek cytrusowych, lekki aromat karmelowy. Tak, jest dosyć przyjemny, taki właśnie jak na bitera on przystało. Karmel, troszkę chmielowości, troszkę cytrusów, troszkę ziołowości, ale tutaj właśnie to pierwsze wrażenie było takie metaliczne. No dobra, to spróbujmy. Wasze zdrowie. Piwo jest lekkie, ale ma fajną taką fakturę, że tak powiem. Jest dosyć klarowne, wytrawne. Z lekką goryczką od razu. Trochę przypalanego karmelu. Takie melanoidowe nutki troszeczkę. Goryczka narasta. Jest coraz ciekawsza. Troszkę takich kwaskowych, cytrynowych nutek. Bardzo fajne, lekkie, sesyjne piwo.
Naprawdę, przy nim rzeczywiście można sobie posiedzieć. Ma trochę smaku. Teraz ta gorzyczka jeszcze wzrasta, ale tak właśnie delikatnie wzrasta. No, to nie jest takie uderzenie, ale wiecie, że ona tam jest. I ta goryczka właśnie jest taka typowo angielska. To jest takie pomieszanie ziołowości i takiej ziemistości. Fajnie, fajnie. Jest goryczka, rzeczywiście to można powiedzieć, że to jest bitter. Chociaż jeśli byśmy pomyśleli o bitterze, bittery zwykle są bardziej karmelowe. Tu karmel jest taki stonowany. Czuć go, owszem, ale jest taki stonowany. To piwo ma dosyć klarowny taki odbiór. Także może rzeczywiście jest to coś pomiędzy bitterem a pale ale. Bo ono nie jest takie bardzo bitterowate. Bardziej idące jednak w pale ale. No ale mimo wszystko podejrzewam, że to jest coś pomiędzy. Przyjemne, w miarę delikatne, z zaznaczoną goryczką, fajnie się je pije, odświeżające, sesyjne. I chyba taka jest jego rola, że możecie przyjść po pracy, odpocząć, czy pójść do pubu po pracy i odpocząć sobie w tym stylu. I ponarzekać na waszego landlorda, że nie chce wam naprawić kaloryfera albo czegoś, albo na przykład jest pleśń na suficie i co mnie to obchodzi. Tak, no to można sobie pogadać o landlordzie. Fajne piwo, ale takie bardzo, bardzo tradycyjne, rzeczywiście oldschoolowe, ale wiecie co, dobrze się je pije. Nie ma tu żadnych wodotrysków, nie jest sensacyjne. Jest odświeżające, sesyjne, lekkie, można dużo wypić. I mi się wydaje, że nadaje się do wszystkiego praktycznie. Do oglądania meczu, filmu jakiegoś, do posiedzenia sobie z kumplami w barze na dłużej. Bo ma tylko 4,1%, a pije się je przyjemnie. Także jest ok. Takie bardzo oldschoolowe to piwo jest. Mam nadzieję, że taka recenzja wam się podobała. Podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, też będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.